Witam was serdecznie, Leslie się kłania, moi drodzy. Witam w tym, w Patch of Steel Chciwość. Widzowie, nagrywamy to idąc za ciosem, bo ostatnio mieliśmy naszą przygodę w tym, w A Plague Tale Requiem. Ale postanowiłem, że będę jednak nagrywał dzisiaj jeszcze tą grę. A przyczyna jest banalna, bo widzowie, nie mam czasu na to, żeby dzisiaj grać w coś innego. A jak wiecie, będę jeszcze w pracy w ciągu tygodnia, więc po prostu postanowiłem pójść na... Może nie tyle najkrótszą, co najbardziej taką dobrą linię oporu, żebyście po prostu mieli odcinek, a ja żebym nie musiał darmo się tym bać, że nie będziecie mieli tego odcinka. Bo po prostu to tak wygląda, nie? Jakby każdy chce najczęściej jak może zrobić wam dobry odcinek, a tymczasem okazuje się, że no wiadomo, o co chodzi. Rozumiecie, o co kaman. Sami rozumiecie. A powiem wam wprost, mam co robić. Teraz, bo nie to chciałem kliknąć, nie dokliknąłem co trzeba. Chociaż może o to chodzi. Tak, o to chodziło.
O, urocza. Dobra, w porządku, mamy jedną sprawę rozwiązaną. Where have you been? I have our suspect in custody, and it seems he's refusing to cooperate. Alexei confirmed Edward had a fight with Henry in his study moments before we arrived. He has a motive and was placed at the crime scene. We might as well have his confession. Time to talk. Mr. Bradford, we're sorry to inform you, but your brother's been murdered. My brother's dead? How? What happened? You're a suspect in this investigation. We're here to ask you a couple of questions. What are you talking about? I haven't had a drink in 5 years. Don't lie to us, Edward. We found your whiskey in Henry's study. You had a drink with him before you killed him. I'm not lying. I got my sobriety coin a couple of weeks ago. I would never harm my brother. He was drugged. Lionheart. Everybody loves Lionheart. I can't imagine anybody would want to harm that dog. He always barks cheerfully when somebody passes him by. My fishing outfit. I haven't worn that since I went fishing with Alexei. That was 2 years ago. We saw the recording of you breaking into Mark's guardhouse in your yellow raincoat. That wasn't me. I even lost the key to the shed where I keep my fishing gear a couple of days ago. I had no access to it. It'd be wise for you to tell us everything you know, Edward. It would be in your best interest. I know Henry had a secret safe inside his study with a hidden panel. It needed his handprint and a password to open it. The password's probably his date of birth. He used that for all his passwords. Maybe there was something in the safe somebody wanted. You should also check Mark's room. He was very resourceful. Maybe he had access to the safe. Any ideas who might want to frame you? Assuming you're actually innocent. I have no idea. I've never had any problems with any of the residents. Dobra, jest po północy u nich, więc... Mamy już trop jakiś. Thank you.
Mamy jedną dwudziestkę, teraz dyszka. Po prostu dowolnijmy. Gitara. I to dosłownie gitara. Radio, teraz tak. Rakieta tenisowa, spoko. I zostaje nam lornetka, tak? W porządku. Mamy więc klej. I hope this will make the matching handprint. Maska. W porządku. What did you find, partner? Strange. These look like a set of boat keys. A boat with Patricia's name on it. There are docks on the other side of the island. It could be there. Through the foyer, out to the garden, and then down the path to the old docks. According to the island maps, that is. I'll look for Richards, and you should search the boat. We don't have any better leads right now. Dobra. Dobra, mamy kawałek.
porządku. Zaoferowanie ryby. Też nie zrywam. Powiem wam, że nie zła łańcuchówka jest to. Dobra, i co teraz? Teraz wyłączamy to. To mniej więcej wiemy, gdzie będzie pokaz dla ryb. Po prostu widzowie to pominiemy.
Chyba pamiętam, gdzie to było. Obraz mamy. Balon, spoko. Owoce. Sowy, aparat fotograficzny. Kapelusz, cukierki. Doki. Okej. Po prostu... Okej, widzowie, w porządku. Normalnie by mi się chciało może jakoś to ogarnąć, ale mi się nie chce.
porządku i mamy paliwko. To znamy. Dobra. Możemy iść do domu. Tramat też mamy. 5 karów już jest. Ręcznik. Gdzie on jest? Tutaj jest ręcznik. Maska do nurkowania jest tutaj jak najbardziej. Taśma już też jest. Proszę was bardzo. W porządku i mamy jeszcze coraz więcej dowodów.
Okej, okay. I mamy przedostatnią już i ostatnią wskazówkę jeszcze. Ładnie. I tak owcica wędruje tutaj. I czemu zdobywamy to? W porządku. Wiecie co? Czekam na to i po prostu to pierniczę. Pięknie, mamy zasilacz.
porządku. O, spoko, mamy już wiosła. Powiem wam, że jeśli myślicie, że jestem zmęczony, to macie rację. Mamy tutaj pierwszą tam 30 bodajże 1 i stąd widzowie zaczniemy nasze poszukiwania prawdy dalszej w następnym odcinku. Sławki mi się rozładowują, moje zmęczenie też sięga wody, punkt kulminacyjny i oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, follow na Instagramie, Tyczyłowski. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, hej, babatki.